ogóle mam szansę teraz mówić do was jako służby i chciałam wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Chciałam wam powiedzieć o czymś, co dla mnie jest wielkim przywilejem, że mogę wam powiedzieć. To jest wielki przywilej dla mnie, że mogę wam ogłosić prawdę Jezusa Chrystusa. Rozumiem, że jesteście tu służbami, ale dajcie mi moment swojego czasu, bo ta informacja, którą wam podam, jest najważniejszą informacją Bożego życia. Jest tutaj jakieś tam zamieszanie, jakiś tam dym. Są jakieś tam, ponoć są jakieś wirusy. Ale słuchajcie, kiedyś to wszystko się skończy. Wasza praca się skończy, ten rząd się skończy, ten system tego świata się skończy. I każdy człowiek będzie musiał stanąć przed Bogiem. I to, jaka będzie konkluzja tego stanięcia przed Bogiem, zależy od was. Bo 2000 lat temu Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, wszedł na ziemię, został ukrzyżowany i umarł za grzech każdego człowieka. Umarł za grzech człowieka, każdego człowieka. I każdy z was może dostąpić zbawienia już teraz. Wy możecie osiągnąć zbawienie już tu na ziemi. Możecie to osiągnąć, jeżeli zawołacie imienia Jezusa. To będziecie ocaleni, będziecie zbawieni. Bo kiedyś to wszystko się skończy, to wszystko trzaśnie, ta cała ziemia, nasze życie, całe to zamieszanie, jakaś informacja o wirusach, to wszystko się skończy, tego nie będzie. Panowie policjanci, to jest szansa, żeby przemyśleć to, czy chcecie kiedyś pójść i być z Bogiem, być w dobroci, być w łasce, być w miłości Boga. Dzisiaj możecie podjąć decyzję. Bo zbawienie jest z łaski przez wiarę, jest tylko z łaski. To się wykonało. Zbawienie się wykonało 2000 lat temu. I czy ty to przyjmiesz, to zależy od ciebie. Bo Jezus powiedział, kto uwierzy we mnie, kto uwierzy w swoim sercu i wyzna słowami swoim, będzie zbawiony. I chciałam wam powiedzieć, że możecie dostąpić zbawienia. Już dzisiaj. Zapowiedzcie do domu, tylko proście, żeby Jezus Chrystus do was przyszedł. Powiedzcie, że wierzycie w Niego i że chcecie zbawienia, że ustanawiacie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. A On przyjdzie i będziecie zbawieni. To jest tak proste, bo sam Bóg już wykonał zbawienia. Sam Bóg wszystkie grzechy odpuścił każdej osobie. Sam Bóg w postaci Jezusa Chrystusa był tu na ziemi, chodził tu po ziemi i dokonał zbawienia. I życzę wam, panowie i panie, abyście dzisiaj uznali imienia Jezusa Chrystusa nad swoim życiem i w swoim sercu uznali, że to On jest jedynym Panem i Królem i Zbawicielem. A dostąpicie uwolnienia i dostąpicie zbawienia. Amen.